Cześć, jestem Max, firma Arkham Cars, a w dzisiejszym odcinku plusy oraz minusy Volvo S60. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy zaprezentować wady oraz zalety Volvo S60, rocznik 2016 z przebiegiem zaledwie 32 tysięcy km, jednostka dwulitrowa generująca 245 koni mocy oraz 350 Nm od 1500 obrotów, przy czym daje nam to 6,3 sekundy do 100 km na godzinę, czyli dość dobry wynik. A więc zaczynamy. Plusem tego samochodu jest na pewno silnik, który jest bardzo dynamiczny, lecz minusem tego silnika jest spalanie, które jest z rzędu od 11 do 14 litrów na 100 km w trybie mieszanym, czyli jest to dość spory wynik. Kolejnym plusem tego silnika jest możliwość instalacji gazu, lecz minusem jest to, że jest to instalacja bezpośrednia, czyli mamy droższą instalację w okolicach około 6000 zł. I co za tym nam jeszcze idzie? 10% około spalania paliwa przy 90% gazu, czyli około powiedzmy 6-7 standardowo litrów paliwa w przeliczeniu na gaz. Kolejnym plusem jest w dalszym ciągu jednostka, która jest bardzo cicha. Jest to dwulitrowy napęd. Co za tym idzie? Mała akcyza. Lecz minusem tego wszystkiego jest to, że niestety, ale już mamy tylko 4 cylindry. Nie jest to znana z Volvo 5-cylindrowa jednostka. Lecz nie martwcie się, ponieważ w Stanach Zjednoczonych mamy także 2,5-litrową jednostkę właśnie 5-cylindrową. Kolejnym plusem tego pojazdu jest skrzynia biegów, która jest 8-stopniowa, co pozwala nam na oszczędzanie paliwa przy dłuższych trasach. Lecz minusem tego jest to, że jest to wersja ICE, czyli chińska jednostka, a nie polecana przez większość osób ZF. Kolejny plus jest to design, są to dwie rury wydechowe, lecz niestety ten samochód nie może się pochwalić podwójnym napędem, czyli na 4 koła. Kolejny plus importowanego S60 ze Stanów Zjednoczonych są jego tylne lampy, ponieważ nie trzeba ich przerabiać, są od razu europejskie. Lecz idącym za tym w parze minus jest brak zmiany na liczniku prędkościomierza na kilometry, tylko i wyłącznie możemy zmienić sobie przebieg oraz stopnie Celsjusza. Kolejnym plusem tego samochodu jest bardzo dużo miejsca w środku. Następnie minusem jest mały bagażnik, którego pojemność to jest zaledwie 380 litrów, ale na pewno plusem są darmowe napoje ze Stanów Zjednoczonych. Na pewno bardzo dużym plusem tego samochodu jest jakość wykonania, czy to tapicerki na fotelach, czy tutaj pozostałych elementów, ale minusem, który zauważyłem, jest duża ilość przycisków na środkowej konsoli, które według mnie nie są intuicyjne, oraz małym minusem jest podłokietnik, który jest krótki i przeszkadza przy jeździe. Kolejnym plusem prezentowanego modelu jest na pewno jego wersja wyposażeniowa Inscription, w której posiadamy takie rzeczy jak radar, kamerę, nagłośnienie Harman Kardon, 19-calowe alufelgi, fotele z pamięcią, szyberdach czy radionawigację. Minusem tego pojazdu jest niestety brak pakietu AirDesign, którego nie posiada. Na pewno plusem prezentowanego pojazdu jest przebieg, który jest naprawdę bardzo mały, oraz uszkodzenia wcześniejsze tego pojazdu, które były niewielkie. Lecz minusem tego pojazdu niestety jest wystrzelona kurtyna oraz poduszka fotela, którą trzeba oczywiście naprawić. I ostatnią informacją, za ile można taki samochód zakupić ze Stanów Zjednoczonych, mniej więcej w takim wyposażeniu i w takim roczniku, trzeba liczyć, że po wszystkich opłatach bez naprawy będzie to około 50 tysięcy złotych, czyli dość przyzwoita cena. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jeśli podobała się Wam taka forma filmików, zostawcie łapkę w górę. Jeśli jesteście zainteresowani importem samochodów ze Stanów Zjednoczonych oraz Kanady, macie zawsze kontakt w opisie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!